A ty gdzie się wybierasz? Na 13 piętro. Zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurczę. To będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? Dobra. Jezu. Jak wielu ludzi tu umarło. Tak, do śmierci. Dobra, sekunda. Muszę przestawić kabel, bo mi przeszkadza. Straciłem na chwilę radio. Bez obaw. Nie odkryli, kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno. Jeden z tych ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hej! Prawda? Hej! Pomocy! Co jest? Dobra, o, jakąś broń mamy? Okej. Dobra, tak się wali, okej. Biec sprintem w końcu. Tuż. O! Strzała? Jeszcze robi się. F, okej. Zaciąłem się! Uciekając przed chyba żyletką. O Boże! Musiałeś go zabić, co nie? A cholera! To był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, tu Crane. Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera! 31! Polazłeś po Marka? Czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Pomóż Markowi. Jak mam ci pomóc? Marek, F. Leż spokojnie. Lela tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę! O, i alkohol! Daj razem! To zatrzyma krwotok! Szybko, proszę! Uspokój się, okej? Sprowadzę pomoc. Pomóż Markowi. Apteczka. Gaza, alkohol. To żółte to chyba to będziemy szukać, tak? Te. Dobra. No, tu wszedłeś? O, chyba nic nie zdziałamy. Otwórz. Części motorowe możemy wziąć, dobra. Nie, no będziemy skakać chyba. Dobra. Pyk, 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 pyk. To chyba tam trzeba szukać. Jest gaz, taśma, okej, dobra. Może wystarczy. Ktoś drzwi zostawił, tu można wejść, nie można. Spoko. Dobra. Szukamy tej gazy. Okej. Gwoździe. Też chyba nie to. To jeszcze tu musimy przejść, ok? Coś tu będzie pewnie. Taśma klejąca. No jest, no właśnie. Jest gaza. No alkohol pewnie będzie w kuchni.
elektronika. Spoko. Puszka. Dobra, nie ma lodówce alkoholu. No to ładnie. Jest jeszcze jedno pomieszczenie do szukania. Aha, czyli to nam w taki sposób podpowiada. Spoko. No tu jest kuchnia. Druga. No to tu będzie ratunkowa, tak. Wyżej. Jest. Okej, to wszystko, co poprosił Mark. Spróbujmy szczęścia. Dobra, no i co? Komponenty. No jest alkohol. I cię tam przenieść, czy co? Nie wiem. Zbroń, to jest sprzęt. Plany. Dobra, to plany. Udar. Kusza. Dobra. Apteczka jest. Zrób tak, enter. Pyk. No i mamy. Dobra, idziemy do niego. Dobra. Użyj. Gaza. Okej, kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. Okej, dziękuję. Zajmę się nim już. Spok. Teraz nagle się to zjawił. Woda 31. Cicha woda, cicha woda. Ha, 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 ha. No i co teraz? Pomóż Rakimem. No to musimy zjechać na dół chyba, nie? Hej, 31. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. Świetnie. Jedziesz na dół. Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Kozak. Czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Ja nigdy bym nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Ta? Myślisz, że jesteś Geroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jade, prawda? Tak. Chciałem ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim. Pomóż Rakimem, no. I co? No, i co? Nakrzyczałem. Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Breken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. I bo śmierdzisz. Dobra.
Tutaj, dobra, a skrytka, świetna. Stroje. Przekroń dowolne przedmioty. Gdy uzyskasz wyższy poziom przetrwania, otrzymasz dostęp do nowych strojów. Spoko. Mózg? O, jakoś zmieni. Czyste ubranie. No to weźmy czyste. Dobra. Aha. Spok. Dobra, Rahim. Jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Idź na górę. Już masz niedaleko. Ciekawe, czy te znaczniki będą przez całą grę, czy tutaj właśnie na tym samouczku, bo to jest taki chyba samouczek. Mhm. To drzwi się zamknie, tak? Odchodziło. Wiesz, no to chyba nie tu. Po schodach iść? Dlaczego zombiaki nie lubią? Rahim, nie widzę cię. Gdzie jesteś? Blisko. Hej, na co czekasz? Chodź no tu. Teraz le parkour. Dobra. Spacer, skoczę, dobrze się grać, jak tam patrzysz. Aha, pamiętaj, że spójrz. No co? Spoko, jaka mechanika. Na pewno ci się spodoba. Mamy tu piękny widok, bez dwóch zdań. No i zastrzałki się skończyły. Nie, dobra, no. Jesteś tutaj. No i co ja mam tutaj zrobić? Po tym przejść. Wow. Wow. O kurde. Jestem. Crane. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, okej? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło cię, zabije się. Nie bądź cykor. Nie no, jaja sobie robisz? No to patrz. Rahim! Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! Jaja sobie z ciebie robię! Co? Ty głupi gnoju! Co? Nie znasz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Chryste, panie! No, rzekim na no i co? Na dół, no. Poszedł w mordę! Jasny film! Śmieć. Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina. Więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. Zatrzymasz, to raczej umierasz.
Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. Spoko. To spadłem od nowa. Dobra, no i co? Tutaj się łapiemy. No mamy to. Dobra, to trzeba tędy przechodzić. Co? No i co? Pewnie, że się nie złapiesz. No i gdzie? Chyba te worki, dobra. Tak. Okej, wystarczy. Masz naprawdę wielki talent, gościu. Naprawdę. Spoko. Albo robiłeś to już wcześniej. Robiłeś to już wcześniej? Nie. Niespecjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym savantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Tam mam wrócić? No tak. Tylko jak? To jest tak daleko. No wróć do wieży. No chyba tak. No, no. No to mi wygląda, że tamtędy. Trzeba iść przez ziemię. No ale tak. Znajdzie tutaj po drodze. Sekunda. Dobra. No ale nie, jak tam najszybciej dojść? To jest daleko. Palmy nawet? Dobra. No to... No ale ja nie mam miejsca, żeby zejść na dół tutaj. Nigdzie chyba. Cyk. Dobra, bo ja na tej wieży już jestem, okej. Okay. Spoko. Zmieniło mi się coś. Znaczy, no identycznie wyglądała, no. Cyk. Dawaj, dawaj. Nie mogę.
już tutaj nie czeka na nas. To jak my tu? No, musimy cały. Da się jakoś. Da się. Co się? Co się ze mną dzieje? Hej, mów do mnie, co się dzieje? Coś poszło nie tak. Rahim, co się przed chwilą stało? O kur... na pewno miałeś pierwszy atak. Wracaj tu lepiej. No. Pik, pik. Dobra. Tu stoisz. Rahim, co to kurwa było? Czy ja się zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antyzy. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. No i co? Przecież tu winda miała być. Tu jest. Znowu. Dobra, w końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaję. Dobra nasza. A jak doktor Zir pomoże mi pozbyć się objawów infekcji, będzie jeszcze lepiej.